200 lat straży pożarnej w Nakle nad Notecią. Jak wyglądała straż pożarna do okresu I wojny światowej? W okresie tym I wojny światowej, a następnie powstania wielkopolskiego, oczywiście straż zawiesiła swoją działalność. Gdy 20 stycznia 1920 roku Nakło nad Notecią przyłączono do Polski, powstała możliwość reaktywowania straży i tak też się stało. W kronice Nakielskiej Straży powstałej w roku 1966 na ten temat napisano: organizatorem nowej ochotniczej straży pożarnej był ówczesny burmistrz Jan Cieślawski. Na apel jego zareagowali entuzjaści idei pożarniczej Andrzej Piechota, Franciszek Perlik, Leonard Piątkowski, Bernard Hoppe, Julian Kosecki, Władysław Przybylski, Ludwik Wełna, Józef Łętowski. Pierwszym naczelnikiem był Bernard Hoppe, po nim Franciszek Osowski. Od roku 1921 do 1932 naczelnikiem był Nikodem Siemiński, a po nim Leon Rybarczyk. W roku 1921 Nakielska Straż liczyła 38 członków. Co ciekawe, w tym czasie istniały w Nakle dwie straże, ochotnicza i obowiązkowa. Potwierdza to m.in. wynik kontroli, jaką przeprowadził inspektor Górniak z Poznania 8 sierpnia 1923 roku. Inspekcję taką organizował Wielkopolski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nakielska Straż Ochotnicza liczyła wtedy 43 członków, a obowiązkowa 76. Razem dawało to więc 119 członków Straży Pożarnych. Według inspektora Nakielska Straż była dobrze wyposażona i funkcjonowała należycie. Nad strażą obowiązkową nadzór pełniła policja, ale w czasie działań ratowniczo-pożarniczych dowodzenie obejmował naczelnik OSP. Prezesem OSP z urzędu był burmistrz. Od 5 lipca 1923 roku był to Teodor Bobowski. Ustrój pożarniczy w Polsce w tamtym czasie zakładał dominującą rolę straży pożarnych. Co prawda istniały wtedy jeszcze straże obowiązkowe i nieliczne zawodowe oraz prywatne, ale to właśnie na strażach ochotniczych spoczywał cały ciężar walki z pożogą, z pożarami. W 1921 roku scalono straże ochotnicze. Powstał Główny Związek Straży Pożarnych. Jednak związki wojewódzkie, jak na przykład Wielkopolski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, miały bardzo dużą swobodę działania, podobnie jak powiatowe. To na nich spoczywało szkolenie strażaków, nie tylko ochotników, także nawet zawodowych. Zakup sprzętu, wyposażenia, budowa remizy i tym podobne. Opierano się przy tym na doświadczeniach i prawie z okresu zaborów. Dopiero ustawa w 1934 roku ujednoliciła ustrój pożarniczy, ale to właśnie nadal na barkach Związku OSP spoczywała obrona przeciwpożarowa. Szereg obowiązków, głównie finansowych, miały także samorządy gminne. OSP Nakło, co warto podkreślić, w okresie II wojny światowej było bardzo hojnie wspierane przez władze miasta. W sprawozdaniu z początku lat 20. wykazano bogate, jak na ówczesne czasy, wyposażenie. 3 sikawki ręczne, wóz rekwizytowy, tak zwaną gazówkę, 4-kołową drabinę mechaniczną, beczkowóz o pojemności 1250 litrów. Funkcjonowała też w mieście sieć alarmowa, którą stanowiły elektryczne dzwonki w 5 stacjach na terenie miasta. Na tamte czasy było to naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Na przykład tak zwana gazówka, czyli agregat na dwutlenek węgla, nim gaszono pożary w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak piwnice, magazyny. Zamiast wody z węży strażackich do pomieszczenia po prostu wtłaczono dwutlenek węgla z butli za pomocą tego agregatu. W tym okresie była to nowinka techniczna, aczkolwiek trudna nieco w użytkowaniu i mogła być stosowana tylko w niektórych pożarach. 3 sąco tłoczące sikawki ręczne w jednej straży wtedy były naprawdę rzadkością w Polsce. Także 4-kołową drabiną mechaniczną mogły się pochwalić nieliczne straże ochotnicze, głównie te w większych miastach. Wóz rekwizytowy to był podstawowy pojazd na wyposażeniu każdej praktycznie straży pożarnej. Na nim właśnie były umieszczone przede wszystkim podręczny sprzęt przeciwpożarowy, burzący, drabiny ręczne. To on jako pierwszy zawsze wyjeżdżał do akcji z remizy. Pojazdy w tamtym czasie były ciągnięte oczywiście przez konie. Był dopuszczany pewien wyjątek. Gdy pożar wybuchł w pobliżu remizy do około pół kilometra, strażacy sami ciągnęli wozy i sikawki. Dopiero gdy albo ta odległość była większa, czy też gdy dotarli na miejsce zdarzenia i okazało się, że trzeba było ściągnąć posiłki, to wtedy dopiero ruszano do miasta po konie,
Konie dostarczali obywatele, z reguły członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, i te konie oczywiście zaprzęgano do pojazdów i nimi wtedy ruszano do akcji. Ciekawostką jest fakt, że strażacy z reguły nie używali batów, aby popędzać konie na trasie. To była taka niepisana zasada w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Rok 1928 jest jedną z najważniejszych dat w dziejach OSP NAK-u, przynajmniej XX wieku. Tego roku po pierwsze oddano do użytku nową murowaną spinalnię, ona istnieje do dzisiaj, ale jeszcze ważniejsze wydarzenie miało miejsce 2 kwietnia 1928 roku. Otóż tego dnia oficjalnie odebrano samochód strażacki i sikawkę motorową firmy Renault. Był to pierwszy samochód i była to pierwsza motopompa w dziejach Nakielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszą pompę odśrodkową skonstruowano w 1906 roku. Od 1912 roku weszły do użytku w strażach pożarnych sikawki motorowe do trakcji jeszcze oczywiście konnej. Od 1924 roku stosowano pompki zasysające wodno-pierścieniowe. Dzięki temu można było je podłączyć do sieci wodociągowej i z niej bezpośrednio czerpać wodę do gaszenia ognia. Dopiero od 1925 roku w Europie seryjnie na przykład produkowano przenośne motopompy. Z tego wynika więc, że szybko motopompa jako nowinka techniczna trafiła do Nakła. Ta nakielska wersja Renault miała wydajność do 60 tysięcy litrów wody na godzinę, czyli jak łatwo obliczyć, około 1000 litrów na minutę. To już jest bardzo dużo. Dziś współczesne motopompy mają jeszcze z reguły 800 litrów na minutę. Był to ogromny skok w porównaniu do sikawek ręcznych, gdzie uzyskiwano maksymalnie 240 litrów na minutę, ale ze względu na zmęczenie osób obsługujących takie wydajności nie szło utrzymać w nieskończoność. Samochód na owe czasy, czyli ten 1928 rok, był także rzadkością. Warto tutaj powiedzieć, że w 1930 roku w całym kraju były tylko 397 motopomp i 276 samochodów strażackich w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na cały kraj. Także te jedna motopompa i jeden samochód nakielski to już jest znaczny udział w skali kraju. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita była przecież znacznie większa obszarowo. OSP NAK-u należało więc do elity. Pojazd w Nakle zabierał 11 strażaków i sporo sprzętu. Zastąpił on oczywiście konny wóz rekwizytowy, a motopompa umieszczona na jednoosiowej przyczepce była ciągnięta przez ten samochód. To oczywiście znacznie skróciło przede wszystkim czas wyjazdu i dotarcia na miejsce pożaru. Przykładowo, 10 marca 1932 roku zapalił się budynek przy ulicy Dworcowej. Strażacy dotarli do niego w ciągu 7 minut. Na tamte czasy był to naprawdę rewelacyjny wynik. Do 1939 roku Straż Nakielska otrzymała jeszcze jeden samochód. Otóż w 1936 dostosowano podwozie amerykańskiego Chevroleta do potrzeb straży. Niestety nie znamy danych technicznych tego pojazdu. Najprawdopodobniej był to dostosowany do potrzeb strażackich, popularny w tamtym czasie Chevrolet na podwoziu, którego budowano zarówno samochody i osobowe, półciężarowe i ciężarowe. Pojazd właśnie powstał w warsztacie strażackim i była to oddolna inicjatywa nakielskich druhów. I to znowu stawiło nakielską OSP w ścisłej czołówce nie tylko województwa. Przypomnę, że do 1938 roku należeliśmy do województwa wielkopolskiego, następnie pomorskiego, ale do ścisłej czołówki w kraju. Otóż rozwój motoryzacji straży pożarnych w latach 30. przyspieszył, ale do 1938 roku dysponowali 784 pojazdami w całym kraju. Były to różnego rodzaju samochody o różnym zastosowaniu. Było także już nieco więcej, bo aż 1626 motopomp, więc tu mimo wszystko Nakielanie należą znowu do wyróżniających się straży, bo posiadać więcej niż jeden samochód to z reguły posiadały tylko straże w dużych czy też większych średnich miastach. Dzięki szkoleniom także prowadzonym także w Nakle poziom wiedzy i umiejętności druhów podnosił się. Do służby włączono także kobiety. Ale o tym, jak powstały Samarytanki, czym się zajmowały, opowiem Państwu już w następnym odcinku, a dzisiaj pięknie dziękuję.